Dzień dobry Państwu, Joanna Kusarz-Botańska. Witam serdecznie wszystkich Państwa na 12. pokazie zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury w Knurowie. A przywitali Was zespół wokalno-instrumentalny Roses w piosence Niech pomyślą, że to ja pod kierunkiem pana Jacka Żyły. Julia Grabowska śpiew, tutaj mogą być brawa cały czas. Martyna Pietras gitara, Małgorzata Ciupa fortepian, Natan Siekierka gitara basowa, Bartek Furgą perkusja. Duże brawa jeszcze raz dla zespołu. Oraz zespół Delastrum, który działa od 2015 roku w hard rocku pod kierunkiem pana Krzysztofa Skowrońskiego, a skład zespołu to Adrianna Lepiosz wokal, Dawid Łączyński gitara prowadząca, Grzegorz Czapek gitara basowa, Filip Dyl perkusja. Duże brawa dla naszej wspaniałej młodzieży. Proszę Państwa, dzisiaj przy okazji naszej dzisiejszej imprezy przyświeca nam naprawdę bardzo szczytny cel. Na pewno Państwo już wiedzą o tym i zorientowaliście się doskonale, ponieważ już widziałam, że część ciasteczek i ciast zostało zakupionych. Pomagamy dziś choremu Olusiowi, mieszkańcowi naszego miasta. I pozwolą Państwo, że przeczytam kilka zdań skierowanych od mamy Olusia do Państwa. Aleksander Stec jest niespełna 4-letnim mieszkańcem Knurowa. Od września boryka się ze śmiertelną chorobą, nowotworem złośliwym neuroblastoma w 4. najwyższym stopniu klinicznym. Przeszedł 10 cykli ciężkiej chemioterapii i operację wycięcia guza głównego, który spowodował liczne rozsianie w całym organizmie Olusia. Proces chorobowy ulega regresji po zastosowaniu leczenia, jednak jeszcze przed rodziną bardzo ciężki czas. Przed Olusiem jeszcze wiele miesięcy walki z chorobą. Czeka go mega chemioterapia, autoprzeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych i radioterapia. Dla dopełnienia całego procesu leczenia w przypadku Olusia zalecane jest przejście immunoterapii przeciwciałami anty-GD2. Terapia ta może odbyć się w Krakowie, jednak na dzień dzisiejszy jej koszt muszą ponieść rodzice. Kwota potrzebna na zabezpieczenie tej terapii może wynieść, uwaga, nawet 700 tysięcy złotych. Rodzina nie jest w stanie sama uzbierać tak dużej kwoty. Wierzymy, że nam w tym pomożecie. Apelujemy do Państwa o wsparcie dla Olusia. Myślę, że dzisiaj to my gramy, śpiewamy i tańczymy właśnie dla niego. Co Wy na to? Zapraszam na scenę teraz zastępcę dyrektora Centrum Kultury, pana Mariusza Kowalczyka, i proszę już o takie oficjalne otwarcie naszego 12. pokazu, czy też inauguracji. Bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie. Jestem bardzo ciekawy, co w tym roku zespoły, wokaliści, tancerze przygotowali tutaj i co nam pokażą na tej scenie. Jestem bardzo, bardzo tym podekscytowany i wszyscy z niecierpliwością pewnie też czekają. Więc nie przedłużając, 12. pokaz zespołów Centrum Kultury w Knurowie uważam za otwarty. Dziękujemy pięknie panu dyrektorowi. A teraz już, jeśli można, to zapraszam, czy już kotara nasza, magiczna, na tej pięknej scenie może się otworzyć? Fantastycznie, to ja bardzo o to proszę. A na scenę zapraszam mażoretki Scarlet Kadetki. Mam
mażoretki prowadzone są przez panią Martę Jabłońską. Dzisiaj zatańczą choreografię w tematyce ludowej. Chcę państwu powiedzieć, że to dla nich jest debiut. Wyglądają przepięknie. Ja uważam, że klasa sama w sobie. Cudowne kostiumy, fantastyczne postawy. No i ja poproszę jeszcze raz o olbrzymie brawa dla dziewczynek.